Pan co najmniej 10 razy, wydaje mi się. Na pewno mi się również może wydawać, że jakieś możliwości w czasie inwestycji nie mogą powstać, ale jak powiedziałem wprost, będzie to inwestycja, zaprojektuj i wybuduj. Czyli ten, kto będzie projektował, będzie dostawcą, będzie musiał uzyskać pozwolenie na budowę danego terenu. Stąd nie do przyjęcia jest forma, żeby ktoś poprawił, prawda, kontener, bo nikt go nie przyjmie do produkcji. To musi zrobić ten, który produkuje kontener. Zresztą, proszę Państwa, ja wiem, że kontenery może to jest rzecz jakaś, do której się odnosimy z jakimś takim, no, to jest coś niesamowitego. Wczorajsza Gazeta Wyborcza. To samo ma robić Warszawa, tylko teraz na to wpadli dalej. Nawet w Warszawie proponuje się budowanie, rozważa się na przykład budowie przedszkoli kontenerowej. Stąd znowu to, co chcemy robić w Józefowie, nie jest niczym ani odkrywczym, ani nowym, ani jakimś czymś, co miałoby nas, prawda, sprowadzić na jakieś, no nie wiem, złe drogi, no bo ciągle jest tyle wątpliwości, to chcę powiedzieć jedno. Kontenery służyły i mogą służyć do mieszkania, bo są to obiekty w pełni wyposażone, dobrze izolowane, a to, czy spełniają wymogi budowlane, czy nie, to przecież będzie na to ocena architektury powiatu, która będzie wydawać pozwolenie na budowę. Proszę pan, tak, proszę. Może to utknęło pana uwagę. Ja nie kwestionuję, że te kontenery muszą się z tego pomysłu wycofywać. Ja tylko zwracam uwagę, że moim zdaniem, rozumiem do siebie, ten szacunek jest bardzo przypadkowy. Czy macie Państwo jeszcze jakieś uwagi na tej uchwały? Pan radny Sekuła. Pytanie, jeśli chodzi o kwestie mediów, które tam planowane są, nieplanowane, szczegóły, więcej szczegóły. W tej chwili nie ma tam ani wody, ani kanalizacji. Jest prąd i zamierzamy. Jeszcze kontenery są przystosowane do ogrzewania prądem, więc będzie tam ogrzewanie prądem. Jest tam z tego, jeżeli dobrze pamiętam, 2 albo 3 kW w zależności od wielkości grzejnik do ogrzewania. Są kuchenki elektryczne. Będzie tam, tak jak we wszystkich budynkach dookoła, budowany domik gminy albo szambek, różnie to się nazywa, i studnia na podwórku, bądź przecież to mają być budynki socjalne. Ja nie będę rzucał na potrzeby do tego rodzaju budynku, bo wielokrotnie o tym rozmawiali. Wielokrotnie rozmawialiśmy i przedstawiałem cały problem, ten problem, na Komisji Mieszkaniowej i mam tutaj pozytywną opinię Komisji Mieszkaniowej, która jednogłośnie zaaprobowała tę sprawę, tą koncepcję, ten pomysł. Cały czas mówię, że to jest źle oszacowane, a nie poproszę się do tego pomysłu. Pomysł jest dobry, może pan mieć opinię Komisji Mieszkaniowej, oczywiście pozytywną, bardzo dobrze, tylko mówię, że wydaje mi się, że nie za bardzo żeśmy ten problem oszacowali. Takie jest moje wrażenie. I gdyby do tego zwracał... Pan zostanie przy wrażeniu, że pan ma wiele wrażenia. Ale co, chodzi o to, że 1 100 000 to jest za mało? Bo jakie szacunki? Uważam, że kwota jest wzięta przez 3000.
pani radna jako burmistrz? Proszę Państwa, my niejednokrotnie nowelizujemy budżety i chyba nie zawsze możemy to przewidzieć, jakie to koszty faktycznie będą, bo nie o wszystkim wiemy, ta wiedza może jest za mała w momencie podejmowania decyzji. Ja w tym ja myślę, że chyba odnieśmy się bardziej do problemu, do potrzeby, a ta jest bezsporna, bo tutaj Komisja Mieszkaniowa, przypominam, że Komisja Budżetowa również 9 głosów było za, żeby właśnie to budownictwo zacząć też realizować w mieście i osoby się wstrzymały. Bo problem jest w tym, proszę Państwa, i myślę, że problem jest w tym ogromnym zadłużeniu czynszowym, jakim ten gard, który ciąży na mieście, te prawie 1 800 000 bez odsetek, to są pieniądze, które po prostu musimy płacić, nie mając możliwości odzyskania tych pieniędzy, przynajmniej tak to wygląda na razie. I jeżeli chodzi o koszty, to myślę, że w momencie, w którym dzisiaj podejmujemy tę decyzję, to chyba będzie bardzo trudno oszacować rzeczywiste koszty, jakie wynikają z tej inwestycji. Ale jest, według mnie, jest ona potrzebna i no wiem, że ja słyszę, że mieszkaniowa również jednogłośnie, że jest potrzeba budowa tego typu budownictwa. Dziękuję Pan Radny Sykuła. Być może 5 czy 10% w jedną czy drugą stronę jest to przeszacowane lub niedoszacowane, Pan nie powiedział, w którą stronę. Ale na pewno jedno jest pewne, jest to wielokrotnie tańsze niż budowa lokali socjalnych, jak mówimy przy ulicy Zawiszczej. I w tym znaczeniu zamiast jednego lokalu w standardzie przy ulicy Zawiszczej na pewno będzie można pozyskać ileś razy więcej tych lokali. No, posługując się tą technologią, to jest oczywiste. No. A wiadomo, że jeśli Pan stwierdzi, że to jest przeszacowane czy niedoszacowane, no, Pan powiedział, w którą stronę jest ten błąd chociażby. Pan mówi, to jest, Pan mówi o wrażeniach, więc może to jakby Pan sprecyzował te wrażenia, byśmy wiedzieli, o czym mówimy. Dziękuję. Pan Radny Rudniewski jeszcze. Żeby była jasność. Ja również popieram tą formę budownictwa i będę głosował za. Aczkolwiek chciałem Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz. Że często podchodzimy do budżetu troszeczkę za bardzo tak, a mamy pieniądze, zobaczymy jak nam wyjdzie. Inwestycje powinny być planowane. I tak naprawdę powinniśmy sobie szczegółowo oszacować, jak to mniej więcej będzie wyglądało. I wydaje mi się, że my osoby, które decydują o przyznaniu tych funduszy, taką wiedzę też powinniśmy posiadać. Nie jestem Panu dzisiaj w stanie powiedzieć tak naprawdę, czy to jest przeszacowane, czy niedoszacowane. Aczkolwiek już po wstępnej informacji, jak uzyskałem, widzę, że pewne kryteria nie zostały wzięte pod uwagę. Stąd moje przypuszczenia, o których mówię, że takie mam zdanie, to są przypuszczenia. Chciałem tylko zwrócić Państwu uwagę na to, że inwestycje, my o nich za mało wiemy, a potem mamy pretensje. Nie wiem, znaczy nie będziemy mieli pretensji Pana Burmistrza, one spadają, że zostały niewykonane, że przetargi są nierozstrzygnięte, że tego się nie da zrobić. Nie dziwmy się, po prostu. Budżet, no wiadomo, że mamy do końca roku jeszcze dużo czasu i możemy go wyczyścić, czyli poprzesuwać te pieniądze, prawda? Ale uważam, że powinniśmy na etapie już nawet pomysłu bardziej się skupić na tym, żeby te pomysły były możliwie najlepiej dopracowane, by ten błąd potem w wykonaniu był najmniejszy. Także proszę się nie martwić, będziemy głosować za.